Słuchajcie, to normalne, że podatki rosną, a w ministerstwach dają sobie 41 milionów złotych różnych premii w tym roku, bony świąteczne, że posłowie nie płacą mandatów, politycy obsadzają się w radach nadzorczych, biorą kasę i za nic nie odpowiadają, premier zdobył bursztynową odznakę przyjaciel pana samolota. Politycy, posłowie bez obciachu kombinują, żeby wystawnie żyć za pieniądze z naszych podatków. To nienormalne, burzą się ludzie. Ludzie, nie rozumiecie zasad demokracji. Otóż my w głosowaniu wybieramy polityków. My people, we naród. I oni mają płacę z naszych podatków, czyli my jesteśmy ich pracodawcami, a oni naszymi pracownikami. Ogarniacie bułę, nie? A wiadomo, że każdy pracownik, no, próbuje kroić pracodawcę jak może, a jak nie może, to też. Jeden więcej, drugi mniej, nie? No, stara się tak jak najmniej pracować za jak największe pieniądze. Miga się od roboty, coś wyniesie z pracy. Ten, kto nigdy nawet lekuchno nie próbował ocyganić swojego pracodawcy, niech pierwszy rzuci pracę. No widzicie. Politycy więc zachowują się normalnie. I jeśli pracodawca pozwala, żeby go kroić, to firma traci. My, jako pracodawcy, pozwalamy politykom, żeby nas kantowali, to nasza firma, kraj, ojczyzna, państwo, synowie, traci. No i jeśli teraz kogoś dręczy, że kraj traci, to niech kandyduje. Wygra wybory i troska o kraj już nie będzie jego zmartwieniem.